Siema, jestem Drizus i w dzisiejszym odcinku nagrywamy coś naprawdę epickiego, ponieważ sprawdzimy, co się stanie, jeżeli połączymy Brawl Stars oraz Talking Ben, czyli dwie bardzo znane gry, a konkretnie Ben będzie nam dzisiaj rozkazywał przez cały dzień, przez 24 godziny w Brawl Stars. W takim razie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Dobra, więc w takim razie zacznijmy od razu z grubej rury, słuchajcie. Zaczniemy od kupowania hajsu. Zobaczymy, ile klejnotów każe nam kupić, ile hajsu każe nam wydać, a potem przejdziemy od razu sobie do skinów, więc będzie mega, mega mocno. Zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał, bo filmy są codziennie. Dobra, mamy tutaj Bena, ja mam go tak sobie ustawionego po prostu, bo tak mi jest wygodnie nagrywać to. Powiedz, czy ty podsłuchujesz ludzi? On, słuchajcie, naprawdę jest wkurzony w tym momencie. Ej, Ben, czekaj, przestań mnie słuchać, okej? Okay? No, widzicie? Powiedział, że nie, nie chce mnie przestać podsłuchiwać. Dobra, w takim razie Ben, czy dasz mi dzisiaj challenge w Brawl Stars? O nie, widzicie? Zaśmiał się, ale to znaczy tak czy nie? Yes, czyli teraz w takim razie Ben będzie mi dawał challenge w Brawl Stars. I na początku zaczniemy w takim razie od tego, czy ja mam kupić 30 gemów, Ben? No. Nie, w takim razie czy mam kupić 60 gemów? Nie. Czy mam kupić 170 gemów? Nie! Czy mam kupić 360 gemów? Yes. O nie! Czyli muszę wydać teraz tyle siana! Uwaga, wydaliśmy właśnie 120 zł, kupiliśmy 360 gemów, co jest naprawdę przerąbaną akcją. Przerąbane to jest. Ja miałem nadzieję, że on nam każe kupić 11, tylko za 11 zł i tyle, nie? Dobra, Ben, czy mam dalej kupować, czy mogę już przestać? No proszę, powiedz, czy mam kupić więcej gemów? On się śmieje, on nie chce ze mną się bawić. Ben, odpowiedz jasno na pytanie, yes albo no. Czy mam kupić więcej gemów? Yes. Dobra, czy mogę kupić 30 gemów? Yes. Czy jak kupię 30 gemów, to będę mógł przestać kupować gemy? Yes. Okej, czyli możemy kupić w takim razie. Okej, kupiliśmy właśnie za 3, w sensie kupiliśmy kolejne 30 gemów i Ben już pozwolił nam teraz kupować gemy. Mamy łącznie prawie 800, 793 gemy mamy teraz na koncie. Tutaj mamy takie skiny w sklepie. Tutaj mamy, okej. Dobra, mamy do odebrania ofertę, w sensie mamy do odebrania odznaki do Lary i Lori. Ciekawe, czy Ben chce w takim razie, żebym odebrał to, co mam do odebrania w sklepie. Dobra, Ben, czy ja mam teraz odebrać w takim razie te odznaki? Yes. Okej, on chce, żebym je odebrał. Więc odebramy, już odbieramy odznaki. Okej, mamy Lary i Lori, dwie nowe. Okej, Ben, czy mogę odebrać sobie punkty mocy? Yes. Dobra, dwa razy się zgodził na odebranie rzeczy pod rząd, więc bardzo fajnie. Odebraliśmy sobie punkty mocy też w takim razie. Dobra, a czy mogę odebrać kolejne odznaki? No. Kurde no, a chciałem. Dobra, czy mam kupić ten skin wypaczony kiełek? Yes. No nie, a teraz akurat się zgodził, jak tylko mam wydawać, to on zawsze się zgadza. Okej, kupujemy w takim razie wypaczony kiełek. Zarąbiście. Ben, czy ja mam teraz przetestować ten skin? Yes. No i to rozumiem. Dobra, w takim razie teraz sobie wytestujmy nowy skin. Patrzcie, w ogóle ja wam pokażę naprawdę, co u mnie się dzieje na tym zadymiarzu, bo to powoli jest naprawdę porąbane. Ile mam skinów do niego teraz? Chyba wszystkie. Wytestujemy sobie tego skina, ale ulepszmy go na razie. Jak ten skin jest fajny, on łazi normalnie. To jest taka pirania. Ja nie mogę, taki wiecie, gryzący kwiatek. Zarąbiste, naprawdę zarąbiste. Weźmy sobie go w takim razie. I na jakim trybie mam wytestować? Ben, czy mam nim grać na starciu solo? Okej. Czy mam nim grać na starciu duo? Okej. Dobra, w takim razie, czy mam grać na zbiorach klejnotów? No. Kurde, no zgódź się na coś. Czy mam grać na gorącej strefie? Yes. Okej, może być, może być. Zobaczymy, czy ten zadymiarz jest dobry. Powinno się nim naprawdę nieźle grać. Ej, fajny, fajny, kurde, fajny skin. Okej, o nie, Miko. No Miko to nie jest zadymiarz, z którym ja chcę walczyć jako kiełek. O nie, o nie, o nie. Okej, tutaj Pearl. Pearl, Pearl. Okej, o nie. On będzie tutaj... Aj! Ale dobra, powinniśmy... O, chociaż nie wiem, czy powinniśmy wygrać, ale może się uda. Tutaj widzę, że jest dużo, dużo łatwiejsza bitwa, dlatego że... Okej. Ona nic nam nie zrobi, ale my za to... Ej, co jest? Jaki ona ma damage? Ej, dobra, wiecie co? Kiełkiem bardzo dawno nie grałem i nie idzie mi najlepiej. Naprawdę słabo mi idzie tym zadymiarzem. O, co jest? Okej, w końcu zemsta.
Ale on robi tak słaby damage, o co chodzi? Czemu tak słaby damage robi? Okej, kolejny skin jaki mamy w sklepie to jest Kapitan Kruk. On jest całkiem fajny. Pytanie brzmi, czy mamy go kupować teraz, czy też nie. To co, Ben, mam kupić kolejnego skina? No śmieję się, bo już wie, że rozkaże mi wydać kolejne siano. Mam kupić tego skina, czy nie? Ben, przestań się śmiać, bo mnie to denerwuje, mam kupić skina? Sam jesteś Dobra. Tak czy nie? Jasna odpowiedź. Mam kupować skina? Ej, naprawdę, Ben, nie dość, że mi rozkazuje, kurde, kupować te rzeczy, to jeszcze mnie wkurza. Ben, odpowiedz, czy mam go kupić? Yes. No i oczywiście, no mam go kupić. W takim razie wiadomo, co robimy, Kapitan Kruk i kupiony. Zobaczymy, czy to jest fajny zadymiarz. O, ej, naprawdę zdaje się spoko ten skin. W sumie go nie miałem jeszcze wcześniej. Weźmy sobie do Crowa w takim razie. Ja go powinienem mieć dosyć wysoko. No do Crowa mam co prawda kilka skinów już fajnych. Aczkolwiek jeden więcej nie zaszkodzi. Mam też hiper doładowanie. Teraz możemy nim zagrać. Zapytam się Bena, czy mogę zagrać na nokaucie. Ben, mogę zagrać na nokaucie? Yes. Okej, dzięki Ben. Zarąbiście, no to gramy na nokaucie w takim razie. I lecimy tutaj. Lecimy, lecimy, ludziska, zobaczymy. Okej, on powinien nawet nieźle się nadawać na ten knockout. Taki kruczek tutaj. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Będę tylko mógł tutaj przeciwników naszych, wiecie, lekko nawalać. O, taka Shelly na przykład, nie? Ona się doskonale nadaje na to, żeby ją... O nie, o nie, o nie, o nie. Ale skopałem. Czemu w tym odcinku tak kurde słabo gram? Uuu, blisko było. Co jest? Co wy robicie? Nie! No oni też się nie postarali, mój team, każdy po prostu fatalnie tutaj zagrał. Ale dobra, może teraz się uda troszkę lepiej. O, okej. O, wiedziałem, że ona to zrobi, Nie. Okej, dobra, bardzo dobrze. Oni tutaj niech robią co chcą, a ja... O! Okej, dobra, YOLO! Okej, to było łatwe, mogą nie zużywać mojego ulta, to by było jeszcze łatwiej. Pytanie brzmi, czy oni mają nadal swoje gadżety. Okej, tutaj ten Basta. Basta! Okej, trafiony. Ja wiem, że ktoś będzie na mnie chciał skoczyć. A jak Bas na mnie skoczy, no to po mnie po prostu, po mnie. Okej, o, siema Bas. Dobra, dobre. I mamy... Okej. Dobra, tego już rozwalmy, ziomeczka. Jest! Co to było? Zarąbiste zwycięstwo w wielkim stylu. No naprawdę, to mi się bardzo, bardzo podobało. Dobra, wracamy w takim razie. I widzę, że tutaj mamy Dino Leon. Okej, Dino Leon to jest dosyć fajna rzecz. Mam mało skinów do Leona, więc zobaczmy, czy możemy go kupić. Ben, mam pytanie. Czy mogę kupić Dino Leona? Nie, no serio, powiedz, bo bardzo mi się podoba ten skin. Chciałbym, żebyś się zgodził, żebym go kupił. No. No oczywiście, nie mogę kupić Dino Leona. Dobra, a czy mogę kupić latarenka Sandy? No weź, no, ten skin też mi się podoba, pozwól mi go kupić. Yes. Okej, jest, czyli możemy kupić kolejnego skina, zarąbiście. Latarenka Sandy, dosyć drogi skin, 129, co jest? Okej, ale nie wiem, zobaczymy, czy jest w ogóle fajny. Sandy rzadko gram. Okej, gdzie on jest? Gdzie on jest właściwie? Ale każdy pamięta ten odcinek Sandy na moim kanale chyba. Dlatego, że no jakoś bardzo go lubiliście po prostu. Okej, czyli teraz tak, mamy to, latarynka Sandy. Pyk! I na czym musimy zagrać? Ben, czy on zagra się na starciu solo? Yes. Yes, okej, na starciu solo gramy Sandy w takim razie. Ej, Ben! Ej, Ben! On tylko potrafi po mnie powtarzać? Tylko potrafi po mnie powtarzać? A potrafisz coś sam powiedzieć? No weź, powiedz coś, Ben! Ej, czekaj, nie rozłączaj się! Musisz zdobyć co najmniej 5 pupsów, bo inaczej usuwam twoje konto w Brawl Stars! Muszę zdobyć aż 5 power cubesów, bo inaczej usunie moje konto, naprawdę? Ben, nie możesz tego zrobić! Dobra, gramy w starcie solo i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć ten 5 power cubesów, bo to jest bardzo ważne, jak słyszeliście. Dobra, tutaj mamy power cubesa od razu przez stare zdobytego. Okej, tutaj mamy kolejnego, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ej, patrzcie, kopalnia power cubesów. Czy my mamy jakąkolwiek szansę to zdobyć, żeby nikt nam tego nie zabrał? Oh man, oh man. Okej, mamy 6 power cubesów. Zarąbiście, a tutaj są dwa kolejne? Ludzie się nawzajem rozwalili? Ej, ale to już nam Ben nie usunie konta przynajmniej, zarąbiście. Uhu!
Colette, ty tutaj mi nie podskakuj, dlatego że mnie tylko denerwujesz, a ja mam nowego skina, który jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Okej. Okay. Oh man. Czy ty to będziesz serio próbował zebrać? I pyk, ogłuszenie. Jest! Patrzcie, co tutaj się dzieje. Okej, okay, zobaczmy ulta. O, ej, ult jest mega epicki na tym skinie. Mamy 14 power cubesów. Rozwalony i wielki finał. Okej, okay. Chodź tutaj, Hank. Chodź tutaj. Woo! O, wszystko zużyłem. No ale on nie ma szans już, po co on się w ogóle bije, naprawdę. Dobra, koniec, wygraliśmy. Ben nam nie usuwa konta, bardzo dobrze. Możemy w końcu kontynuować nasz challenge, co jest oczywiście bardzo, bardzo ważne. I epicki star drop. Super, kolejny star drop, ale tym razem rzadki. I monetki tylko i wyłącznie. Dobra, i mamy tutaj nowe skiny. Dino Leon, no dobra, udało mi się wygrać. Może teraz Ben zmieni zdanie i będę mógł sobie kupić Dino Leona. I co, udało ci się wygrać? Oczywiście, że mi się udało. Zdobyłem bardzo dużo power cubesów i wygrałem. Czy mogę kupić skin do Leona? Yes. O, mogę kupić. Patrzcie, no to jest fajny skin. Tyranozaur, każdy lubi tyranozaury. A teraz w takim razie mamy go jako Leon. Jaki skin nam się pokazał teraz? Okej, okay. Wow, ale fajny. Patrzcie, jak mam nisko Leona. Nigdy nim zbytnio nie grałem. No kurde, nie mam w nim prawie nic też ulepszonego nawet. To jest porąbane, no ale dobra. Spróbujemy sobie tak czy inaczej zmienić skina do niego. Okej, okay. Dino Leon. Pyk, i na czym mam zagrać? Ben, czy mam zagrać zbiory klejnotów? Yeah. Okej, okay, od razu poszło. No nie ma to jak testowanie skina, zobaczymy zaraz jak on jest fajny. Okej, okay, tutaj Leonem, no mówię wam, bardzo rzadko gram, ale chyba jest w miarę mocny. Okej, okay, udało się. Tutaj, okej, okay, siema. Oh man, bardzo dobrze. I pyk, o kurde, ale miał farta. Dobra, rozwalmy jej to. Rozwalmy tego ulta. My zniknijmy. I uwaga, jest! Rozwaleni i kolejna rozwalona. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Uhu! Co jest? O, wypuść mojego ziomka. A nie, to mój ziomek przecież ma tego ulta. Co jest? No nie, co oni zrobili? Ała! Dobra, szybka akcja. I oddawać to wszystko. Okej, okay, tak się wygrywa, ziomki. Tak się wygrywa. Oni będą mnie próbować trafić, ale im się nie uda. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Jest! Udało się wygrać. Dobra, Ben, czy mogę zagrać jeszcze knockout? Yes. Okej, okay, próbujemy. Zobaczymy, czy na knockoutcie sobie dobrze radzi Leon, ale chyba to jest dobry tryb w miarę na niego. Oh man, co jest? Już ktoś z moich został rozwalony? Czemu? O kurde. Ah! Dobra, mamy go. Co? Chwila, jak to się stało? Okej, okay, El Primo, dawaj. Okej, okay, wiedziałem, że ucieknę i że go rozwalę następnie. Ała. I rozwalamy ich obydwu. O kurde, dobra, blisko, blisko. O, no dawaj, jest. Ej, wykerowane, naprawdę nieźle wykerowane. Okej, okay, patrzcie, co temu El Primo zrobiliśmy, nie. O, co, naprawdę. No trafię go, trafię go. Trafię go, o, okej okay. Ale blisko, co jest. Teraz tylko Amber wam została. Jest, zwycięstwo. I oczywiście udało nam się zdobyć kolejne, patrzcie tutaj, takie oto punkciki. No brakuje nam niewiele naprawdę, żeby wbić kolejny. Jeżeli chodzi o misję, no to mamy też kilka do zrobienia na ten moment. I tutaj mamy 20 star dropów do odebrania w następnym odcinku, więc zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, bo jak wiecie, mam prawie wszystko na koncie, więc jeżeli będzie nam się coś trafiać, jakieś fajne skiny, zostawcie łapkę, subskrybujcie. To na tyle, na razie. Trzy.